Już po raz czwarty w Górach Bystrzyckich odbyła się impreza Postaw Suty w lutym, czyli Bystry Hardcore. Jest to wydarzenie w różnych konkurencjach sportowych, mający zwrócić uwagę na promocję programu profilaktyki raka piersi. Chętnych do rywalizacji nie brakowało. Jest to około 400 uczestników, to jeszcze dokładnie zliczymy. Są to dzieci, narciarstwo biegowe, nordic walking, bieg, a także bieg lub marsz z psem, czyli mamy w sumie 5 kategorii. Jest to trasa biegowo-marszowa troszkę skrócona, 6 km, miała być 7, ale warunki są jakie są, bardzo trudne. Trasa narciarska jest to 7 km. Patronat objął po raz drugi marszałek województwa dolnośląskiego Cezary Przybylski, a wspiera nas również urząd, właśnie wskazany urząd marszałkowski województwa dolnośląskiego. Uczestnicy podkreślają wspaniały klimat tej zwariowanej imprezy, deklarując obowiązkową obecność na następnej, jubileuszowej 5. edycji. Szczytny cel, fajni ludzie, fajna atmosfera, tak trzymać, piękna impreza, naprawdę. Jestem tutaj od pierwszej edycji, także jakby tutaj czuję się jak dziecko. To już tak jakby tradycja, trzeci raz jestem tutaj z kolei, nie byłem jedynie na pierwszej, bo nie wiedziałem, że jest organizowana. Pierwsze miejsce, kobieta! Z brzegu dolnego do nas przyjechałaś, tak? Tak, z kolegą, który też zdobył pierwsze miejsce. Jest super, jest słonko, jest zima, jest fantastycznie. 7 kilometrów biegowa na bosaka. Czy w przyszłym roku też zamierzasz wystartować? No tak jak powiedziałem, to tradycja, więc na pewno tutaj będę. Dziękuję, ściskam was.